Znów na podium, tym razem w Harrachowie, gdzie był trzeci w konkursie lotów narciarskich. Wygrał Austriak Martin Koch. Widok spokojnie oglądającego loty Waltera Hofera to najlepszy dowód na to, że Czechom wreszcie dopisało szczęście. Konkurs udało się rozegrać prawie bezproblemowo. Szczęście i forma dopisały Adamowi Małyszowi. Orzeł skoczył 197,5 oraz 189 metrów i po raz 88 w karierze wylądował na podium. Cieszę się, że po takim niezbyt do końca udanym turnieju ten Bischofshofen tutaj znów staje na podium i to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne i cieszę się, że ta forma jest w miarę stabilna. Thomas Morgenstern tym razem drugi, a smak zwycięstwa po raz pierwszy w życiu poznał Martin Koch. To niesamowite. Tak długo czekałem na to zwycięstwo. Wiedziałem, że jestem blisko już podczas turnieju czterech skoczni. To pierwsze miejsce jest cudowne. Po raz trzeci w sezonie zapunktował 21 Stefan Hula. Jeszcze lepiej spisał się 16 Kamil Stoch. Pod względem takim technicznym te skoki dzisiaj były naprawdę dobre i solidne z mojej strony. Wszystkie trzy włącznie z tym pierwszym porannym treningowym. Natomiast troszkę dzisiaj mogę ponarzekać na warunki, jakie miałem. I jeszcze rzut oka na klasyfikację Pucharu Świata. Małysz awansował na czwarte miejsce i goni Amana oraz nieobecnego w Harrachowie Kofflera.